Cześć, z tej strony Ziwak i witam was w kolejnym odcinku z Gry Gothic. Słuchajcie, pokonałam tego... dostałam miecz strachu, pokonałam tam tego ziomka. Nie zabiłam go, znaczy pokonałam go i uciekłam. On pewnie, widząc mnie, będzie chciał mnie zabić. Czemu go nie dobiłam? Wiem, że Wenem mi mówił, żebym go dobiła, bo on mimo tego, że mu zabiorę miecz, to wstanie i będzie mnie pięściami naparzał, tylko żeby mnie zabić. Ale... miałam wtedy tą moją maczugę. To jest maczuga? Oto miałam maczugę i nie mogłam nią dobić. Musiał być miecz, a ja spanikowałam, żeby on nie wstał i mi nie wbił w pysk, to uciekłam. Chciałam tam zmienić i wrócić, ale jak uciekłam, to on za mną nie leciał, więc... Mech! Mam więc miecz. Słuchajcie... dwie rzeczy. Próbowałam... ale to uwierzcie, że próbowałam poszukać innego programu. I jeszcze tego jednego nie sprawdziłam, który pisaliście mi wczoraj w komentarzach. Ale może go sprawdzę. Sprawdzałam Bandicama, sprawdzałam OBS-a, sprawdzałam inne. No, zaupdate'owałam Frapsa, zobaczymy. Fraps jest o tyle dobry, że zawsze dobrze mi nagrywa, więc nie narzekam. Druga sprawa, zainstalowałam sobie taki ten patch, o którym pisał mi ostatnio Biały Wilk. Boże, Gothic wtedy wyglądał tak pięknie, ale naprawdę tak pięknie wyglądał, ale jednak dalej miał kilka takich bugów i wtedy... jakby Fraps nie chciał mi go łapać, nie wiem dlaczego. Niby Direct 11, ale nie chciał mi łapać nagrania, więc stwierdziłam, że pierdzielę to, zostaje tak jak jest i trudno. No. A teraz spieprzamy, może pogadamy tu z tym, Grimem, za Gomeza. Nie szukam kłopotów. Niektórzy nigdy. A ty jak sobie radzisz? Rozmawiałem już z Dexterem, Złym i Rączką. To jedni z najbardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. No wiem. To się już więcej nie powtórzy. No ja wiem, że są wpływowi, bo ja już sobie z nimi poradziłam. Czy oni mnie nawet już lubią? Czekaj, lepiej się nic nie pakować. Grawo, jak widzicie, jest zajęty. Za bardzo lubi palić, gotuje. Dobra, on nie chce ze mną rozmawiać. Tak się zastanawiałam, co dziś zrobimy. I może pójdziemy po ten kamień ogniskujący. To nie jest głupie, może zginiemy tam kilka razy i się ze mnie pośmiejecie. Zauważyłam, że po update'cie, może wy tego nie zauważycie, ale po update'cie Frapsa praktycznie, ale to praktycznie, bo to nie jest aż tak, ale praktycznie mam stałe 30 klatek. Zobaczymy, czy to nagranie będzie troszkę bardziej płynne niż poprzednie. Dobra, cześć, Świstak. Jak leci? Świetnie. Tak, wiem, wyświadczyłeś. Nie, bo ciekawiło mnie, czy na przykład w drugim akcie nie będzie tak, że oni mają dla mnie jakieś nowe zadania, że jeszcze raz mam z nimi pogadać. To jest z jednej strony fajne, Gothic nie prowadzi nas za rączkę. Nie mówi nam, wiecie, konkretnie i podejść do tego, z nim musisz porozmawiać. Nie ma jakichś zaznaczonych gwiazdek na mapie, co trzeba robić i to jest w sumie spoko. Jest też sporo miejsc, które można tak odwiedzić, bo jest tu kilka miejsc, w których jeszcze nie byłam. Na przykład w tamtym kierunku. Ale pójdziemy, wiecie, będziemy sobie też eksplorować to spokojnie. Przynajmniej ja będę, bo chcę poznać ten świat. O, jak skoczył. Tu nic nie ma. Te potworki odżyły i ja im w sumie skopałam dubsko. Więc tu już nikogo nie będzie, chyba że przez las pójdziemy. Ale w lesie mogą być bestie, które nas jedzą na śniadanie. Okej. Oho! Wow, bugi! Bugi i glicze. To jest ciekawe, jak mam z nimi walczyć.
O Jezus, coś tam jest dużego. Ja jestem z pieprzem. Nie wiem, co to było, ale coś dużego. A ja, szczególnie, że mi się gliczuje obraz. Chyba jeszcze raz odinstaluję i zainstaluję ponownie tą łatkę graficzną. Tą, która poprawia wydajność, bo mam zbyt dużo błędów graficznych. I to mi bardzo nie odpowiada. Ileż można, nie? Którą mapę otwierasz? I często mnie wywala Gothic. Kto w ogóle jest? Dobrze, czyli mam iść prosto i skręcić. Dobra. To jest w ogóle nieciekawa sytuacja. Wiem, że gra robiona na szybko, kilka bugów i takich udziwnień, ale nie powinno tak być. Przy okazji sobie zapiszę. Nazwijmy sobie... Przygoda. I teraz tak, wypiłam sobie te napoje, o których mi pisaliście, że mogę sobie, mogę napić się napoi i dzięki nim mam sobie jakieś stałe boosty do, w zależności do czego, jedne są tam do życia, drugie były do siły, więc spoko. Ale na razie tu nic się nie dzieje, chodzimy po lesie. Ja już to sobie wyobrażam, że ja na przykład idę sobie po ten kamień ogniskujący, a tam będzie jakaś taka bestia, że mnie po prostu zeżre w 2 sekundy. Że będzie pilnowała, nie? To na razie są ścierwojady, więc jakby bez problemu. Kuku! Widzicie, one wszystkie padają. Pięknie. Ja zbieram szarełko. A, jeszcze jedno. Nie to. Muszę sobie w końcu przepalić to jedzonko. Mam bardzo dużo jedzenia. Bardzo dużo alkoholu. Mogę tylko jeść i pić. Ale niestety trzeba tu robić zadanie. Nie można skończyć w karczmie przygody. Oczywiście to nie, że mam tego w cholerę, ja muszę dalej zbierać. Ja wam już nieraz mówiłam, ja jestem zbieracz. W dobrą stronę idziemy? Widzicie, nie widzę tutaj tych pierścieni i amuletów. O dziwo, jak wgrałam sobie tą modyfikację, o której Biały Wilk mówił. Pisał, znaczy. To powiem wam, że tekstury mi się poprawiły. Ale co z tego? No, jestem niedaleko. Tutaj mam sporo tych kwiatków. Nie wiem, czy one są uzdrawiające, czy co. Ciekawi mnie tylko, czy jak zdobędę ten kamierdolec, to czy mam się udać do obozu na bagnie, czy do tego, któremu jestem podwładna. Swoją drogą, w zamku tam jest jeszcze sporo pomieszczeń do okradnięcia, więc to sobie też będę robiła poza odcinkiem. Co tu jest? Tam powinien być chyba obóz na bagnie. To oni nie mogli się sami przejść po to? To wygląda podejrzanie, że jest zbyt, że jest moim zdaniem zbyt dużo jedzenia i rzeczy poprawiających. Aha. O, stoi tam bal. Nie mówcie, że będę z nim walczyć. To jest ciekawe, że ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Od
co chodzi, co będziemy robić, ale jest... wygląda to na arenę jakąś. Siema. Ty jesteś, ty miałeś szukać. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! A ty masz? Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. O, ty. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Jasne, cię uczynił. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, jesteś ćpunem. Tylko ja! No. Spoko. To nie było jakoś trudne. Rozumiem, że mam go zabić? Może spróbuję go nie zabijać, bo coś mi powie albo coś. Ja go mogę zabić, nie ma sprawy. Zobaczymy, czy odezwie się do mnie, czy będę miała z tego jakiś profit, czy mam go zabić. Wstawaj. Będziesz mnie atakował? Pożałujesz tego! Ucieka. Ciekawe, gdzie ucieknie. Leci do obozu, czy jak? A niech ucieka. Powiemy, jak to się skończyło. To jest ciekawe, nie? W ogóle w takim miejscu był kamień ogniskujący. Czyli praktycznie na... widoku? A, tam jest plaża. Powiedzmy plaża. Praktycznie był na widoku. Niedaleko. Nie jest tu jakoś bardzo niebezpiecznie. Praktycznie żadnego stwora tu nie znaleźliśmy. I chcecie mi powiedzieć, że nikt inny nie mógł iść po ten kamień? Gościu też jakiś wielkich... bardzo silny nie był. No ja go pokonałam na raz, więc to o czym świadczy. To znaczy, że był ciotą. W sensie bardzo słaby. Więc ciekawi mnie. Dlaczego nikt po to wcześniej dupy nie ruszył? Taki niby ważny element. I teraz powiedzcie mi. Neros postradał zmysły, chce zatrzymać dla siebie kamień i rzucił się na mnie bez ostrzeżenia. Znaczy, formalnie on mnie ostrzegł, bo powiedział giń. Formalnie nie było tak źle. Teraz prawdopodobnie pójdziemy do świątyni i damy ten kamień ogniskujący. Bo jeżeli pójdziemy najpierw do Kreta, czy jak on się tam zwie, to może być tak, że on stwierdzi, no dobra, przyniosłeś mi kamień i co mi z tego? Kamień jak kamień. Ale po co im on jest? To jest chyba bardziej potrzebna rzecz niż to, że wiecie, ktoś ma kamień. Jakby tak naprawdę chcieli, to by któryś z nich z starego obozu mógł ruszyć dupkę i przynieść tu. Przyjść sobie po ten kamień i go wziąć. Więc nie ma co narzekać. Bierzemy, odnosimy. No nie wiem, czy dobrze zrobiłam nie zabijając go, bo fajnie by było. Wiem, że twórcy to twórcy. Wiem, że ta gra była robiona w bardzo, może nie przykrych warunkach, ale coś z kasą wiem, że mieli problem. Ale fajnie by było, gdyby na przykład on teraz poleciał do swojego tego Iberiona. I powiedział, że on znalazł kamień, chciał wracać, a to ja bestialsko zaatakowałam i ukradłam kamień i coś tam, wiecie. To by było spoko. I on by się na mnie zezłościł. Poza tym nie wiem, czy ja jestem taka... powiedzmy nie. Nie wiem, czy on był taki słaby w walce, ten ziomek, czy ja po prostu mam takie dobre umieczowienie. Że mam dobry sprzęt. Na nikim nie można polegać, od co? Nie chciałbym być teraz wiek... Ale chodźmy.
zapiszmy sobie jako... Świątynia. Cały czas mam problem z tym Y i Z i UNM uświadomił mnie, że ponieważ gra była niemiecka, to odwrotnie są te klawisze i nikt o tym nie myślał i że tak jest po prostu. Myślałam, że coś ja zrąbałam z wersją, ale okazuje się, że nie. Nie jest tak źle. Czy teraz Gomez nie powinien mnie bardziej lubić? Pogadam z Iberianem. Myślałam, że ona go atakuje. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze. Szaleństwo. Chciał mnie zabić. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. No, ciekawe. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. O. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Dokładnie. Dawaj. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet. O, amulet. Jako wyraz mojej wdzięczności. Spoko, to nie była zbyt trudna misja. Jaki amulet dostałam? Ładny kamyk. Nie widzę. Dostałam ten płomieni. Nie wiem. Ochrona przed ogniem 10. Mnie najbardziej interesuje przed bronią, jakby nie patrzeć. Czyli nic lepszego nie mam. Ale też będzie spoko. Teraz pójdziemy do Korkaloma. W sumie myślałam, żeby zrobić dzisiaj odcinek bez cięć, ale spotkamy się już u niego. Wiecie co, w sumie teraz śmieszy mnie, jak przedtem nie mogłam się połapać w tym obozie i wszystko było dla mnie takie obce. A teraz to okej, do Korkaloma, no to idę na górę, już jestem. W ogóle spadłam przed chwilą dwa razy z drabiny. Czego chcesz? Jajco, przysyła mnie Iberion. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. Kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Co, teraz mam ci wyzabijać ty? Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, nie chciałeś mi powiedzieć, wywary, co robisz. Które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Rozumiem. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Wiem. Tak. To świetnie. Mów dalej. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. No. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. Jak już mnie to nie rusza. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności. To co niby jeszcze? Musi być coś jeszcze. To nie mój problem. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. No to dosyć logiczna sprawa. Innego. O matko, to musiała walczyć z tymi gniedami. Gdzie znajdę? No wiem, w kopalni. Jak należy walczyć? Może mi powie? Spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem. On mi pomoże, dobrze. Jak mam odnaleźć... To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać,
a niczego. Ale śniący wskaże mnie wskaże drogę? To ci dopiero no, pocieszenie. Dokładnie. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? Nie, nie powiedział, ale no dawaj. Tak. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Ale raczej nie będą ze mną chodzić. Oby dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę, gdziekolwiek się udajesz. Dobrze. Coś mi powie? Dotyczą spraw. Do zobaczenia. Obyś. Nara. Więc tak. Mam wydzielinę pełzaczy. Tak. Co się dzieje na bagnach? Ale widzicie, mam o wszystkich podejrzanych wydzielinach. O wszystkich podejrzanych wydarzeniach. Czy to, że muszę iść do kopalni, znaleźć wydzielinę, bo szukam do jakby jakichś wywarów, nie wiem, do sprowadzenia śniącego, to nie jest ważna rzecz? Tak jakoś nie zaptejdowało. Zaptejdowało? Co ja pieprzę? No ale nie odświeżył mi się mój notesik. Przyszedłem. Dostałeś? A, dostałam już dzisiaj. Dobra. Coś mi się pomerdało. Wydawało mi się, że nie dostałam. Wszystko w porządku. O, z nim jeszcze nie gadałam. Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Mhm. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Nie lubi... To nie. Się nie zmienia. Dobra. Obok to jest blizno. On ma dobry miecz. Chyba najlepszy w grze. Jeden z najlepszych. Kim jest? Mówią na mnie. Blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Czyli ochroniarze. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Pięknie. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. No to nie pierwsza, nie ostatnia, nie? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. No. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Wiem. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Ona nie chciała ze mną gadać. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. I tyle, tak? Dobra. Tak przyszłam tu do starego obozu zobaczyć, czy przypadkiem czegoś tu jeszcze nie potrzebuję zrobić. I czy nie muszę zdać raportu, ale okazuje się, że nie. Więc co? Gdzie zastanawiałam, czy się tu po prostu nie przekimać gdzieś i nie pójść... nie pójść sobie do nowego obozu. Znaczy do starej kopalni, ale przy okazji do nowego obozu. Za Gomeza! Mam 2400 rudy. Ty to masz. Ja bym tak ci całą skórę oddała. Całą skórę, to jest 1000. Monet nikt nie chce. Bez sensu, po co ja to zbierałam. Jakie to jest drogie. Róg cieniostwora, wow. Spokojnie, 2500. Chcę całą twoją rudę. Jak się szybko bierze? Chyba z shiftem. Okej, i chcę twojej wytrychy. 2600. To odstawię. To mi tylko przeszkadza. 2500. Za dużo. Dwa 600. Pięknie. Ograbiłam go z kasiory.
tak jak mówię, ja tu idę sobie jeszcze pochodzić, pokraść trochę i najwyżej zobaczymy się później. Jeszcze mnie ciekawi, co będzie, jak pójdę w tamtą mańkę. Tu byłam i tą drogą szłam. A co będzie, jak pójdę w tą stronę? Chyba nie. Chyba tam jest coś, czego nie chcę spotkać. I chyba to coś mnie goni. O, w dupę. Oj, oj, oj. Wow, to jest szybkie. Chodź tu, tu jest ziomek. Halo, pomóż mi! Patrz, coś tu biegnie do ciebie. Co za dinozaury? Bo ja cię kręcę. To już... Spadam stąd? Ups. Się wrąbałam w coś grubszego. Dobra, to odchodzi. Powiedzcie mi, co to było? Co za dinozaur? I czy tego powinnam się bać, czy spokojnie mogłam to pokonać? Strasznie szybko dobiegało. Dlatego mi się mocno nie podobało. Ale dajcie znać, czy to było coś bardzo niebezpiecznego. Wiecie co, pisaliście mi, żebym do nowego obozu się udawała tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę coś zrobić. Żebym tam za często się nie kręciła, bo oni nie bardzo mnie będą lubić. Ale chciałabym się nauczyć siły od Horacego. Chciałabym zobaczyć, czy to możliwe. Czy oni mi od początku będą w pysk chcieli dać? Bo mam czerwone szaty? Co słychać? Nie najgorzej. Nie mam nic do palenia. To nie było Tylko za... Oni jakoś inaczej do mnie podchodzą? Jesteś tu od niedawna. Magowie od dłuższego... Sądząc... Dobra. Jakoś na razie nie zabijają mnie od samego patrzenia na nich. Żeby Horacy nauczył mnie walczyć, to muszę iść tam do pubu, tych restauracji. Wiecie, śmieszna by była reakcja taka, jak była w Harrym Potterze, jak się dostało do Slytherinu, nie? I oni tak, panie profesorze, myślałem, że widziałem Pottera. I tak wszyscy za mną gonili. No to by było śmiesznie. O, tu mi zaczyna klatkować. W obozie nowym. I to wow, i to strasznie. Od razu wiedziałem, na razie mnie nie zabijają. Nie. Tu podobno da się wyjść na górę, o czym nie wiedziałam. To nie było coś więcej, nie powtórzę. I tu siedzi ziomek. O, albo stoi. To się już szkodnik i szkodnik. No to nie siedzi. Kiedyś. Chyba że wieczorem. W dzisiejszych czasach. W tej historii. Tu są same szkodniki. Jeśli myślisz, że. To nie mój problem. Tu jest na górze. Mordrak, Senjan, Cipher i Krecik. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tam się chyba nie dostanę. Tam sobie pracuję. Czekam do wieczora i przyjdę tu jeszcze raz. No i faktycznie latarnie zgasły i jest troszkę lepiej. Bez nagrywania miałam 60 klatek normalnie, a jak nie nagrywam tutaj, jak są włączone te powiedzmy pochodnie, to dochodzi mi do 30, więc dużo, dużo mniej. Lepiej się do tego nie mieszać. Same szkodniki.
Lepiej się do tego nie mieszać. Mam już dość. Słabo, myślałam, że tu się znajdzie ten ziomek, z którym miałam pogadać. Okej, trzeba pogadać z gościem, który pędzi różówkę na piętrze w karczmie. Czyli mam wejść za ladę. Rozumiem. Tylko czy oni mnie wpuszczą? Słuchaj. Czy oni nie powiedzą mi, ej, stary, wypad stąd. Cześć, Jeremiasz. Co robisz? Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Mam jej pełno. Weź sobie jedną butelkę. Tylko o, jaki kochany. Jak idzie destylacja? Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. Ej, no to masz pracę, i masz co robić. To na rękę. No, dokładnie. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. A poczekajcie, jak bo też pytam. Pytam. I teraz co mi możesz powiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się patrzę zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy, ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy nie by zrobiłby by tego. Wbrew. Mhm. Czyli jak teraz pójdę do Horacego i powiem, ej, stary, chcę pogruchotać kości różowemu księciu, to on powie, o, super, to ja cię nauczę walczyć? Horacy. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Te bugi są śmieszne. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy... Okej. Dzięki za pomoc. Dzięki za... Wykorzystaj tę wiedzę wyło... W słusznej sprawie. Dzięki. Dobra. Dziękuję. Dobra, w takim razie ja spadam. Dosłownie spadam. I co? Myślałam, żeby iść do kopalni. Ale nie wiem, czy nie zrobimy tego już w następnym odcinku, bo już jest dosyć późno. I w sumie chyba tak zrobimy. Spróbuję sobie poza odcinkiem pozabijać pełzacze, chociaż te takie na początku, żeby się nie przystosować, ale żeby się przyzwyczaić do ich walki, do walki z nimi, bo powiem wam szczerze, że przed nagraniem tego odcinka zaczęłam raz tylko podeszłam, nie, dwa razy, za drugim razem podeszłam do walki z tym bulitem on się nazywał, że za drugim razem i on nie zadał mi ani jednego ciosu. Ja go tak siup i już było po nim. Więc uczę się. To wiadomo, ale muszę poznać przeciwnika i wtedy powiem wam, że to idzie. Więc co? Podejdę sobie jeszcze pod kopalnię, ale to już was nie będę prowadzić ze mną i co? Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i cześć!